Hej, hej wszystkim, tutaj Czyta. Dzisiaj mam dla was coś innego niż moje zwykłe konne rozgrywki. Długo się zastanawiałam nad kupnem tej gry, znaczy długo, no wczoraj miała swoją premierę. W każdym razie mocno zastanawiałam się nad kupnem tej gry, ale w ostateczności uznałam, że będzie warto. I dlatego dzisiaj mam dla was do przedstawienia As Far As The Eye. Bardzo fajny zabieg ze względu na to, że pierwsze litery słów oznaczają fate, czyli przeznaczenie, a cały tytuł oznacza jak daleko okiem sięgnąć, coś w tym stylu, tak? To jest takie powiedzenie, które można przełożyć na język polski. Myślę, że już zaczniemy tą grę i zobaczymy, o co w niej chodzi, bo tak szczerze powiedziawszy, sama nie wiem. Dopiero ją włączyłam, będziemy ją wspólnie przechodzić i wspólnie będziemy się jej uczyć. Teraz tylko pytanie, graj? Właśnie się tak waham, graj czy kampania? Czy granie standardowa? Ojoj. Nie wiem, czy będę robić z tego serię. Gdzie jest samouczek? Nie ma samouczka. Czekajcie, a to co to jest? Aha, to są twórcy. To nie. Dobra, kampanię spróbujemy. Czujne doki. Rozdział pierwszy. Czujna doki. W pierwszym rozdziale napraw most, aby doprowadzić doki do oka. Naucz się, jak przemieszczać jednostki i eksplorować świat. Zbieraj zasoby, realizuj cele i przygotuj karawanę do dalszej drogi. Lulu i Doki czekają na ciebie w pierwszej przygodzie, dostępnej dla wszystkich. Jedziemy. Dlaczego tutaj jest po hiszpańsku? Ja mam wersję polską. A to już mamy znaleziony pierwszy bóg w grze. Nie wiem, co tam było. Jesteś wiatrem, budzi cię dźwięk fal. Cykl zaczyna się od nowa. Czas wyruszać na spotkanie przeznaczenia. Poznaj Doki Doki. Jest patrzakiem. Patrzaki to małe, ciekawskie stworzenia żyjące w harmonii z naturą. Aby przesuwać kamerą wokół Doki, użyj przycisku kółka myszy. Pozwala ci przybliżać i oddalać kamerę. Dobra. No i co teraz? Ten pasek pokazuje, ile czasu zostało do nadejścia wydarzeń oraz fali na tym postoju. Aha, fala jest tu z każdą turą coraz bardziej. Z każdą turą coraz bardziej zbliża się do Doki. Okej. Okay. Doki jest tutaj. Po upływie 30 tur ten obszar zostanie zalany przez wodę. Ty, Zefirze, musisz uratować Doki. Utwórz mapę, aby zobaczyć, w którym miejscu znajduje się Doki. Dzisiaj Doki jest tutaj. Żyje bardzo blisko oka i nigdy nie musi daleko się wyprawiać. W oczekiwaniu na następne mrugnięcie, pojawienie się fali na horyzoncie, bada obszar wokół oka. Misją Doki jest naprawienie każdej uszkodzonej ścieżki, aby pomóc patrzakom na ostatnim etapie ich wędrówki. W każdym cyklu Doki wita nowe plemiona. Zawsze jest na miejscu przed wszystkimi i zawsze odchodzi ostatnia. Czekając na pojawienie się patrzaków, oczyszcza drogę z gruzu, naprawia most linowy i wydeptuje ścieżki. Aha, tutaj jest oko. To miejsce, gdzie zmierzają wszystkie patrzaki, aby zwieńczyć cykl. Dla Doki to następny postój. Wybierz ścieżkę lub postój, aby poznać koszty podróży. Okej, okay. Pomiędzy postojem Doki i okiem znajduje się zwalony most, który uniemożliwia dalszą podróż. Trzeba go odbudować przy użyciu drewna i rudy. Zbierz te zasoby, aby pomóc Doki dotrzeć do oka. Zamknij mapy, aby powrócić do bieżącego postoju. Aby naprawić most, Doki musi zebrać trochę rudy. Zgromadziła już 40 w balonach transportowych. Teraz musi zanieść rudę plemieniu. Wybierz Doki. Kliknij jego postać lub balon. Dobra, mam. O kurde. Gdy zaznaczysz już Doki, możesz jej wyszeptać, by się ruszyła. O matko. Wskazane.
Tu? Nie. Tu. O tak? Dobrze zrobiłam? Przemieszcza się, tak? Dobra. As far as the eye, działania zostają wykonane na koniec tury. Aby wykonać ruch Doki, kliknij przycisk następna tura. Uwaga, każda tura przedłuża nadejście fali do twojego postawienia. No, załapałam. Patrzaki zużywają punkty ruchu. Aby się przemieszczać, te równiny wymagają jednego punktu ruchu. Doki ma 3 punkty ruchu i może z łatwością pokonać ten dystans. Okej. Okay. Przemieść Doki na równinę, użyj PPM, a następnie zakończ turę, aby wykonać działanie. Szare pole oznaczają obszar, który można eksplorować. Każdy patrzak ma zasięg widzenia 1 i automatycznie odkrywa pola znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jego pozycji. Dobra, czyli... Klikamy. Pójdziemy tu. Adam. Ohoho. Jeśli koszt ruchu jest wyższy niż liczba dostępnych punktów ruchu, patrzak będzie potrzebował kilku tur na wykonanie ruchu. Ale ja nie chcę. A ja chcę... Nie można zmienić? Trudno. Niektóre rodzaje terenu są łatwiejsze, a inne trudniejsze do przekroczenia. Góry wymagają 4 punktów ruchu, aby przekroczyć pole gór. Doki będzie potrzebować 2 tur. No dobra. Fajnie, one gadają. Czwórki. Dobra. Oho, przeszło. Uwaga. Oto karawana zwana... Lulu. Pomóż Doki odnieść do niej 40 punktów rudy. Uwaga, mając do pokonania dużą odległość, patrzak zawsze wybierze najkrótszą możliwą ścieżkę. Dobra, tutaj się ruszymy. O, i teraz Doki przyniosła do karawany 40 punktów rudy. Jest teraz w inwentarzu. Nie można użyć zasobów, dopóki nie zostaną umieszczone w inwentarzu. Aha! Ja wszystkie zasoby, które zbiorę, muszę tutaj zbierać. Dobra. Do budowy mostu potrzebujesz jeszcze drewna. Można znaleźć w lasach i dżunglach. Eksploruj postój, aby je znaleźć. O, idziemy. O, jest. I lecimy. I zbieramy, tak? Ha, będzie tędy. Dobra. Wśród patrzaków postać czerwonej pandy odpowiada zawodowi zbieracza. Doki może rozwijać się w tej postaci i zdobywać doświadczenie jako zbieracz. Przybrała tę formę, by zbierać drewno. Gdy zawód jest przypisany, patrzak samodzielnie zajmuje się swoim zadaniem. Doki będzie chodzić do lasu, aby zbierać drewno i odnosić je do karawany bez dalszych instrukcji. Zakończ turę. Doki nie jest szczególnie doświadczonym zbieraczem. Pozyskanie drewna zajmuje jej 3 tury. Pozwól Doki pracować. Zakończ turę kilka razy, aż Doki skończy zbierać. Tak, dwa... Doki zebrała 40. Sama wie, co ma robić. Będzie samodzielnie odnosić zasoby do inwentarza. Jeśli nie dasz patrzakowi innych zadań, będzie automatycznie kontynuować odnoszenie zasobów. Uwaga, patrzak ma o 1 punkt ruchu mniej, gdy niesie zasoby. Pozwól Doki pracować i zakończ turę. No, zakończę. Aha, 80 drewna, nie ma sprawy. To... Tylko klikamy, tak? Piorun. No i nie jestem w stanie tego przeczytać. Dlatego, że jest po hiszpańsku. What the fuck? Skąd ja mogę wiedzieć?
Ja nie wiem co. Piorun uderzył w las i drzewa zajęły się ogniem. Jeśli Doki tu zostanie, może ulec ciężkiemu poparzeniu. Jeśli Patrzak otrzyma zbyt dużo obrażeń, przyzwie go Zephyr i rozpocznie i rozpłynie się w powietrzu. Okej. Czyli co robimy? Zbieramy dalej drewno, czy... Dobra, Doki ciągle potrzebuje drewna. Na szczęście pobliska dżungla nie została trafiona po rubir. Aha. Dobra, super. To wybieramy Doki. Iść tutaj. Teraz będzie chyba ok. Jeszcze raz, tak? Dobra, leci. Dobra. Hura, masz już wszystkie potrzebne zasoby. Doki może naprawić most i ruszyć w stronę oka. Otwórz mapę. Doki może zabrać do oka część zasobów z inwentarza. W tym celu musi uporządkować je na grzbiecie Lulu. Zasoby zebrane przez plemię będą dostępne na następnym postoju. W tym przypadku przydadzą się patrzakom do budowy prawdziwego raju, gdy dotrą do oka. Wybierz zasób i umieść go na grzbiecie Lulu. W ten sposób. I wyrusz, tak? Tak. Zwycięstwo! Aha! Dobra robota, udało ci się pomóc Doki dotrzeć do oka z górą zasobów. Jest bezpieczna. Musisz teraz poprowadzić inne plemiona, zanim pochłoną je fale. Okej. Okay. Dobra. To był samouczek z tego, co rozumiem. Hanki i Shoot muszą wyruszyć jedną ze ścieżek prowadzonych do kolejnego postoju. Pomożesz im zdobyć konieczne zasoby, naucz się jak wybrać ścieżkę, w zależności od dostępnych zasobów oraz biomów postoju. Znoś budynki, oswajaj bizorożce, handluj na targu, zarządzaj cyklami zbiorów i odkrywaj różne postaci przybierane przez patrzaki. Anki i Shoot palą się do roboty. Ale myślę, że kolejny odcinek będzie już jutro. Bardzo dziękuję wszystkim w każdym razie za uwagę. I do zobaczenia jutro. Pa, pa!